Witam. Proszę o dyscypliny stosowej. Ja, organizator. Czyli tak zasadniczo wiele z tych aspektów, które chciałem poruszyć, już były powiedziane wcześniej. To jest smutne dla mnie bardzo. Ale postaram się mimo tego coś zaprezentować. Tak zacznijmy od tego, co już było powiedziane. Tak, co to znaczy tolerancja? Od słowa tolero, czyli znosić coś z cierpliwością. I tu się wszyscy zasadniczo skupiają na tym zjawisku tolerancji w założeniu społecznych, ale przecież pojęcie tolerancja jest o wiele szersze. Tak? W jednej definicji tolerancja to jest zdolność organizmu do znoszenia bezujemnych skutków wpływu szkodliwych substancji, niekorzystnych warunków środowiska itp. O tolerancji też by mógł mówić materiałoznawca, tak? Tolerancja materiału na rozciąganie, więc szkoda, że nie ma nikogo z Politechniki. Ale odnosząc się do tego aspektu społecznego, czemu ta definicja nam się spodobała, bo właśnie ona przedstawia to tak znoszenie bezujemnych skutków, tak? Czyli ona dość mocno wyznacza granice tej tolerancji. Więc to jest jedna i taka druga sprawa, bo w pierwszym referacie dr Gajewski stwierdził, że dopiero tam w XVI wieku znalazł pierwsze wzmianki o tolerancji. Mi się udało dość wcześnie, bo i Perykles miał mówić, że kierując się wyrozumiałością w życiu prywatnym i szanując prawa w życiu publicznym. Tak? On takie słowa powiedział odnośnie tego, że nie da się stworzyć funkcjonującego państwa bez właśnie tej zasady poszanowania. Więc i w starożytności można szukać tych zasad i przyjęcia pewnych ogólnych zasad wynikających z tolerancji. Ale kiedy mówimy o tolerancji, tak naprawdę taka pierwsza myśl, którą chciałem zaprezentować, to że nie ma chyba osoby, która nawet jak najbardziej by się chciała przedstawiać jako nietolerancyjna, żeby w jakiś tam sposób musiała być w pewnych aspektach swojego życia tolerancyjna i w drugą stronę. Nie ma osoby ultratolerancyjnej, na której życie nie wymuszałaby nietolerancji, gdyż praktycznie chyba właśnie te stosunki społeczne, no chyba że ktoś całkowicie by żył poza normami, poza państwem, czy poza jakimkolwiek społecznością. I chyba najbardziej takim najprostszym przykładem to jest właśnie rodzina. Tak? Życie rodzinne wymusza na nas uczenia się tolerancji. Musimy tolerować członków naszej rodziny, ich zachowań, ich specyficznych właśnie zachowań, które mogą nam się podobać, lub się nam mogą nie podobać i wtedy jakby tolerujemy to. I zachowanie. I idąc w drugą stronę, jednocześnie każda rodzina jest tak jakby, i to nie jest żadna forma patologii, jest, można powiedzieć, organizmem totalitarnym. Totalitarnym w tym sensie, że wymusza, że tam nie ma tolerancji, zwłaszcza w kwestii wychowania dzieci i stosunku do relacji rodzic-dziecko, gdyż przyjmując jeszcze nazwijmy to tradycyjny model wychowania, dziecko, czy już powiedzmy młody dorosły, ale jeszcze nie ukończywszy wieku 18 lat, on jest w relacji całkowicie podrzędnej, tak? On musi się słuchać tych rodziców. I czy jest coś w tym złego? No nie. Przyjmujemy taki model, dlatego że uznajemy pewną wartość tej nietolerancji dla tych dzieci, gdyż widzimy w tym pewną wartość. Idąc dalej. Jeżeli chodzi o to tolerancję, to poza tym, nazwijmy to biologicznym aspektem, w słowniku Dorszewskiego znajdziemy jeszcze tak, co to jest tolerancja, oprócz tej odporności organizmu na czynniki szkodliwe, jest to też wyrozumiałość, pobłażliwość dla cudzych poglądów, wierzeń, czy dla czyjegoś postępowania. Tak? No i dalej idąc, jakie są trzy sposoby radzenia sobie w kontakcie z drugim człowiekiem, jest to atak, czyli zachowanie jawnie nietolerancyjne, wycofanie się, czyli zachowanie powiedzmy tolerancyjne według pewnych wzorców i negacja, czyli zachowanie obojętne, tak, które jest tak na granicy, bo powiedzmy według prawicy to jest właśnie zrozumienie przez słowa tolerancja, dla lewicy jest to jeszcze za mało, tak. Nie tylko bierne, ale i aktywne zachowanie musi potwierdzać tolerancję. No idąc dalej, wobec kogo możemy wykazać się właśnie nietolerancją? O tym też nikt nie wspomniał.
przede wszystkim jakby pierwszym obiektem naszej nietolerancji jesteśmy my sami, tak? Mówi się często, to jest zresztą często problem współczesny, że nie tolerujemy samych siebie, tak? I można powiedzieć, że chyba podstawową taką nauką jest właśnie tolerancja dla samego siebie, dla swoich błędów, dla swoich słabości. Dopiero później pojawia się odniesienie w stosunku do osoby indywidualnej, jednostkowej. I tu również możemy właśnie przedstawić te trzy typy zachowań. No i trzecia, czyli najbardziej dzisiaj podnoszona, najczęściej spotykana, jednocześnie wykazująca największe zagrożenie, czyli pewne grupy społeczne, mniejszości, ale także i większości, wobec tych, z których możemy przedstawić postawę zniecierpliwienia, odrzucenia lub pogardy, i to jest całkowita wtedy nietolerancja. Jest to założenie, jest to zachowanie złe. Jednak tak jak i tutaj możemy właśnie zachować tą postawę wierną, czyli po prostu akceptacja, ale bez wchodzenia jakby w tą rolę osoby, która stara się za wszelką cenę zrozumieć, ale po prostu przyjmuje do wiadomości pewne zjawisko i nie wchodzi dalej, tak, nie próbuje z tym walczyć, ale też nie próbuje tego zagłębiać. No i oczywiście ta trzecia, najbardziej dzisiaj powszechna próba, powiedziałbym, wymuszenia na wielu ludziach, czyli zrozumienia, akceptacji, a nawet jakiegoś czucia się emocjonalnego w tą sytuację tej grupy, tego drugiego człowieka. No i tak jak założenia nietolerancji są oczywiście u samego gruntu złe, znaczy odniesienie właśnie do kwestii nacjonalizmu, gdyż nacjonalizm zmierza do, jedna z takich definicji, zmierza do stworzenia jedności państwowej, tak, propagowania miłości ojczyzny i pełnienia i stworzenia systemu, w którym człowiek będzie się czuł bezpieczny, ale jednocześnie wchodząc na drugą skrajność, tak, nietolerancja na poziomie państwowym właśnie prowadzi do rasizmu, tak, czyli dwie skrajności. Czemu o tym mówię, tak? Gdyż ten rasizm jako to zjawisko w tym wypadku, czyli ogólnie mówiąc to nietolerancji, bo ona się oczywiście objawia też dla innych aspektów życia społecznego, może doprowadzić oczywiście do tych zjawisk patologicznych. Jest ta, mówię, ta kwestia średnia, czyli ta tej nazwijmy to akceptacji, ale jeszcze bez wnikania w moją osobę, w moje przekonania. No i ta trzecia, gdzie muszę się czuć. No i właśnie pytanie, czy właśnie to jest jedno z pytań, tak? Czy na poziomie tych tak państwowych, nazwijmy to narodowych, poza oczywiście całkowitą walką z zachowaniami rasistowskimi, czy można wprowadzić coś takiego, wymusić na kimś obcym miłość do czyjejś ojczyzny, tak? No bo jeżeli ty też nie kochasz mojego kraju, no to jesteś dla mnie nietolerancyjny, bo nie chcesz mnie zrozumieć. No i tu dochodzimy do takiej patologii, bo tego się nie da stworzyć, takiego systemu. Dalej, jaką jedną taką teorię znalazłem zagrożenia, czyli stworzenia obojętności, tak? Bo ile samo założenie tolerancji zakłada obojętność wobec czyichś zachowań, i to jest jakby najbardziej normalne, nie ma w tym nic złego, to w niektórych sytuacjach wymusza się nam nie tylko obojętność naszych zachowań, ale obojętność naszych postaw życiowych i naszych poglądów. I to już jest zagrożenie, gdyż próbujemy gdyż pewne zachowanie gdzieś pod płaszczykiem tej tolerancji próbuje się stworzyć system, czy wymusić się na człowieku taką obojętność światopoglądową, tak? Gdzie dla każdego, gdzie zasadniczo każda przedstawiana postawa jest dobra, nie ma wartości, tak? Czyli próbujemy tworzyć pod płaszczykiem tolerancji ten system relatywizmu, tak? Co za tym idzie, o czym jeszcze był wspomniany we wcześniejszym referacie. No, pojawia się ten też problem odpowiedzialności, tak? W takiej wizji tolerancji znika poczucie odpowiedzialności. Posłyszę się takim cytatem Leszka Kołaskiego, tak? Mamy prawo upierać się stanowczo w swoich przekonaniach, tak? I to nikogo nie dziwi, jest to normalne,
Ale przy takim skrajnym założeniu tolerancji, no w tym momencie upieranie się przy moim stanowisku jest skrajnie nietolerancyjne. Idąc dalej. W tym pierwszym referacie było spojrzenie o nauce, tak? Że nauka nie może być tolerancyjna, bo jest, jest nauką elitarną, tak? Nie możemy zakładać równości wszystkich teorii, nawet tych głupich, no bo w takim razie najprostszym przykładem jest teraz ta moda tak na płaskoziemię. Przyjmijmy, że ja jestem w stanie tolerować takiego człowieka i przyjąć, że on w to wierzy, ale czy w takim skrajnym podejściu tolerancji ja powinienem również wierzyć w tą teorię płaskiej ziemi, tak? No bo ja go nie szanuję w tym momencie, bo się w jakiś tam sposób z nim nie utożsamiam. No a wiemy, że z perspektywy nauki to jest bzdura. I to samo z perspektywy sztuki, tak? Bo sztuka sama w sobie, tutaj się powołam na teorię Kołczewskiego, tak? On zakłada, że sztuka się wymaga hierarchii i radykalizmu, tak? Czyli dwóch cech, które się nie mieszczą w system tolerancyjny. I po raz kolejny, tak, sztuka nie może być tolerancyjna, bo ona jakby straci swoją wartość jako sztuki. Takich bardziej życiowych aspektów. Taki profesor Kubicki podaje właśnie, że to podejście w przypadku wychowania tego tolerancyjnego, on przedstawia państwa skandynawskie, szczególnie Szwecję, tak, gdzie to takie, nazwijmy to, liberalne, tolerancyjne podejście doprowadza do sytuacji kompletnych wypaczeń, tak, gdzie rodzic całkowicie nie ma żadnej kontroli nad dzieckiem, co oczywiście skutkuje bardzo patologicznymi relacjami, atakami agresji tych dzieci, bo z jednej strony wymusza się, powiedzmy, możemy wymusić prawnie całkowitą tolerancję rodzica względem zachowań dziecka, jednak nie ma w jednym momencie tej tolerancji, tak? To rodzic trzyma portfel i to jakby on decyduje o finansach też tego dziecka, który nie ma własnych funduszy, w związku z tym no też tu nie da się znaleźć tego złotego środka, tak? Bo możemy powiedzieć, ok, tam synu, rób se co chcesz, ale te jego działania kończą się na momencie, kiedy pojawia się ten problem finansowania tego. No i w tym momencie ten rodzic też by musiał to finansować, tak? No bo no też nie da się tu znaleźć tego złotego środka. I tak jak mówiłem, już tak przechodzę do podsumowania. Sama idea tolerancji, o ile jest czymś dobrym, jak wspominałem, pochodzi ze starożytności i ona jest niezbędna do normalnego funkcjonowania społeczeństwa i w ogóle rozwoju, nawet naukowego, rozwoju technologicznego, tak i w pewnych aspektach życia ta nietolerancja jest wskazana, tak? Gdyż dlaczego uciekamy w pewnych sytuacjach do nietolerancji? Gdyż szukamy bezpieczeństwa, tak? Nie tolerujemy pewnych zjawisk, gdyż to zagraża naszemu bezpieczeństwu. Tak mówiąc, w takich skrajnych przypadków nie tolerujemy przecież przestępstw, nie tolerujemy gwałtu, kradzieży, morderstw. Tak? I tutaj jakby powiedzieć jest, jak to kiedyś pewien słynny minister powiedział, tak, zero tolerancji, no ale jak najbardziej jest to w pewnych aspektach życia wskazane. Dziękuję. Dziękuję.